wszystkich nas z lat 70. czy 60., a tym bardziej z wojskowych rodzin, to wysłałbym na terapię. Gdyby płacili za kilogram 10 tysięcy, to bym taki, wiesz, wystartował. Tam 100 kilo zrzucił. No. Ja grałem 10 lat w rodzince.pl sztuczną rodzinę. Dzień dobry, witam Państwa. Kolejna rozmowa i dzisiaj naszym gościem jest Tomasz Karolak, z czego bardzo się cieszę i myślę, że Państwo również. Cześć, Tomku. Cześć, dzień dobry. Widzimy się po raz drugi. Pierwszy raz, kiedy zapraszałeś mnie na premierę do swojego teatru Sztuki Generał i o tym porozmawiamy, ale to jest taki temat trochę poważniejszy, więc zacznę od tego, może czekają cię teraz co najmniej dwie premiery w najbliższym czasie, czyli premiera kolejnej komedii romantycznej. Mówię teraz o kinie, komedii romantycznej, czyli Szczęście chodzi parami. I można powiedzieć Psiadu pa numer 5, czyli... czyli tak, tak, tak. Czyli listy do listę, M. Listę, tak. No i co? Powiedz mi najpierw o tym, bo listy do M też widziałam zwiastun tego filmu właśnie Szczęście chodzi parami. Czy to już taki się zrobił twój znak szczególny, te komedie romantyczne? No wiesz co, oczywiście ja uległem pewnemu zaszufladkowaniu, co w ogóle mi nie przeszkadza, dlatego że tak naprawdę ja od pewnego momentu traktuję granie w filmach jako po prostu mój zawód i sposób zarobkowania na życie i na rodzinę, po prostu. Wobec tego, nie wiem, być może też to, że właśnie bardzo mocno działam na polu teatru, o czym wspomniałaś wcześniej, ja przestałem czekać na ten taki moment, kiedy ja swoją rolą filmową zmienię świat, a najlepiej jakbym dostał w ogóle Oscara. Choćby za drugoplanową rolę męską. Rozumiesz, o co chodzi. Wobec już tego myślenia nie mam, które moim zdaniem ma każdy aktor, a szczególnie na początku, przez pierwsze lata swojej tak zwanej kariery, jeżeli w ogóle pracuję w filmie czy w telewizji. I jest coś takiego, że ja bardzo dobrze się czuję w tej komedii. Ja się bardzo dobrze czuję w komedii też od czasów teatralnych. Czyli jak powiedział jeden z moich mistrzów i profesorów, Mikołaj Grabowski, masz coś w sobie takiego, co samego siebie ustawiasz w jakimś kontekście, wobec siebie samego. I to jest chyba jakaś moja cecha charakterologiczna. Drugi z moich przyjaciół, reżyserów, znakomity reżyser Patryk Joka, autor rodzinki.pl, reżyser, powiedział mi, że jego zdaniem to jest z kolei tak głęboki ból we mnie, że ja wszystko, co jest poważne, wywracam do góry nogami. Samoistnie. Co też po latach, że tak powiem, poszukiwań i jeszcze ciągłych poszukiwań tego, co jest we mnie w środku, te też gdzieś by się sprawdzało. Wobec tego ja nie mam pretensji do tego, że ja jestem znowu w dwóch komediach romantycznych, z tym, że w pierwszej Szczęścia chodzą parami mamy ciekawszy, myślę, rodzyneczek do zgryzienia, czyli Michała Żurawskiego, którego bardzo cenię jako aktora, który nie jest kojarzony z tym gatunkiem, więc tutaj on pokaże swój talent komediowy, który ma. Natomiast jeśli chodzi o listy do M, to rzeczywiście zrobiła się to taki serial fabularny, filmowy. Tak, polska odpowiedź na Kevinsa w domu. Albo też na To właśnie miłość, którą zresztą wszyscy brytyjski, 12 lat temu, kiedy pracowaliśmy z Mitią Okornem, reżyserem, nad pierwszą częścią, nie wiedzieliśmy, że to będzie miało zresztą ciąg dalszy. Kiedy pracowaliśmy nad pierwszym filmem, to naszym wzorem była To właśnie miłość. I to jest genialna, fantastyczna... Z Emmą Thompson, tak? Tak. Genialna komedia romantyczna, która też skłania do myślenia, no jest po prostu kwintesencją gatunku. Tak się złożyło, że Polacy chętnie odpowiadają na te listy do M co 2 lata, czy tam co 2,5 roku statystycznie, a stało się to też takim papierkiem lakmusowym dla aktorów, którzy dołączają co 2 lata do tej obsady.
No ja miałem przyjemność, szczęście, no, zagrać tego złego Mikołaja, co jest oparte w ogóle na moich doświadczeniach z czasów studenckich, kiedy dorabiałem, będąc Mikołajem w przedszkolach. W tym okresie świątecznym to były żniwa. Można było zarobić na narty, żeby pojechać w ferie. I nagle po latach okazuje się, że ja z tych doświadczeń mogę cały czas czerpać. I właściwie to ja dziękuję opatrzności, energii, że taką rolę zagrałem, że ludzie mnie jakoś tam zapamiętają, jak już, prawda, w proch się rozpadnę. Więc to ja mam do tego zupełnie inne podejście i wydaje mi się, że teraz, kiedy mam 51 lat, no bo przekroczyłem 50, że z większą czułością podchodzę do tych, że tak powiem, swoich wypraw filmowych. No. Ale to, czyli można powiedzieć, że masz takie poczucie spełnienia jako aktor? No bo z jednej strony właśnie role teatralne. A zaczynałeś, tak, w Teatrze Nowym w Łodzi? Ja zaczynałem w Teatrze Starym w Krakowie. Aha, a potem Łódź. A Łódź to była później, kilka lat później, kiedy przeszliśmy grupą aktorów z Mikołajem właśnie Grabowskim, Tadeuszem Słobodziankiem do Łodzi. Ja rzeczywiście, kiedy kończyłem szkołę teatralną, to nie w głowie nam była telewizja i film, bo były dwa seriale, w tym jeden to był W Labiryncie i kręciło się dwa filmy fabularne rocznie, w tym jeden kręcił pan Andrzej Wajda, więc gdzież tutaj... Nie, ja byłem aktorem, który miał fiksację na temat teatru i wiarygodność w teatrze dla mnie była największym celem, osiągnięcie takiej sprawności psychowarsztatowej, żeby tak mówić ze sceny, żeby ludzie mi wierzyli. To było dla mnie najważniejsze. A film, serial pojawiło się przy okazji wędrówek właśnie teatralnych z Krakowa do Łodzi, a potem z Łodzi do Warszawy. Mimo że ja z Warszawą byłem wcześniej związany, bo wcześniej studiowałem na Uniwersytecie Warszawskim, miałem tu przyjaciół, swoje towarzystwo i tak dalej, i tak dalej. Wobec tego rzeczywiście ja jestem takim aktorem, jeżeli mogę o sobie coś takiego powiedzieć, dla którego teatr jest najważniejszy. Aż tak ważny, że postanowiłeś, że weźmiesz sprawy w swoje ręce i założyłeś... 12 lat temu założyłem Teatr Imka. Co było... Też jak z perspektywy myślę, czy to było bardziej... głos mojego ego, niezaspokojonego i rywalizacji, że tak powiem, z sąsiadami, czy też miało to jakiś głębszy sens. No i po tych 12 latach, po tych momentach niezwykle trudnych prowadzenia teatru prywatnego, i to dotyczy wszystkich tych, którzy zdecydowali się na ten krok, w Polsce nie jest to łatwe i nie jest to do końca oczywiste, że nawet realizując pewną edukacyjną rolę i funkcję, otrzymasz pomoc od państwa. Przypominam, że jakby kultura polska w ogólnym zakresie nie została zreformowana do warunków wolnorynkowych. No więc po latach, kiedy ten teatr już 4 razy nie powinien istnieć, jednak się okazuje, że chyba jest coś głębiej tam, co ten teatr utrzymuje przy życiu artystycznym. Mało tego, on chyba obecnie po tych 12 latach zmianie siedziby na Bemowo, więc zdawałoby się, że zesłanie z centrum nabiera nowej energii, nowej siły i nowej tożsamości, co też mnie bardzo cieszy, gdyż to nie ja oczywiście sam to robię, tylko z pewną ekipą, która ze mną pracuje i w samym teatrze, i ekipą artystyczną. Tak, to było coś takiego, że ja jak teraz bym miał założyć ten teatr, to pewnie bym się nie odważył. Tak, nie miałbym tyle siły, wytrwałości. Ale cieszę się, że on powstał i cieszę się, że też mnie, taka jest prawda, ustawił nie tylko w aktorskich torach, tak? Ja nie jestem, tylko nie stałem się dla siebie aktorem, który czeka na jakąś propozycję, ale też sam sobie te propozycje mogę dać, to jest pierwsza sprawa, co jest komfortowe. Nie korzystam z tego zwykle, ale też najważniejsze, że dało mi bardzo zdystansowane spojrzenie do tego, co ja robię, w czym ja jestem i kim ja jestem w tym zawodowym sensie.
Czyli popatrzeć na siebie, jakby z drugiej strony będąc tą osobą, która decyduje, komu daje rolę na przykład, tak? To nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, wiesz, jak ja rozmawiam, jacy są, co to za środowisko, w którym ja biorę udział, kiedy muszę stanąć po tej drugiej stronie i negocjować z aktorami, reżyserami, artystami, a potem wysłuchiwać czy wsłuchiwać się w ich oczekiwania. To ciekawe, że Mikołaj Grabowski, tutaj przeze mnie wspominany, powiedział mi, kiedy zakładałem teatr i on otwierał sztuką Opis obyczajów według księdza Kitowicza, tekstu o obyczajach polskich z XVIII wieku, kiedy otwieraliśmy teatr z sukcesem, to on mi wtedy powiedział, no, to zostałeś dyrektorem, to teraz stajesz się usłużny wobec artystów. Aha, usłużny. Tak. I rzeczywiście rola dyrektora to jest rola ciągle proszącego o coś. Wobec tego to nie jest tak, jak się wszystkim wydaje. No właśnie. Tak, tak. To jest cały czas trzeba prosić, trzeba gasić ogniska, trzeba tłumaczyć bardzo wrażliwym, często z dużymi kompleksami artystom. No bo toż ja, przepraszam, że ten swój słowotok, ale... Bardzo to jest interesujący wątek. Jestem na takiej pozycji obecnie, że normalny człowiek nie chce być oglądany na scenie, czy w telewizji, czy w filmie. Normalny człowiek powinien realizować swoją biologiczną funkcję, ewentualnie etyczną, moralną, ale chcieć być oglądanym, co prawda era Instagrama w ogóle ustawia nas w ogóle w innym jakimś świetle i w czasie, ponieważ nagle się okazuje, że wszyscy chcą być oglądani. Tak, ale wiesz co, mają w jakiś sposób wybór, że dzisiaj nie wrzucam żadnego zdjęcia, no a jak grasz w teatrze, obojętnie jaki masz nastrój, musisz wejść na scenę, tak? Czy grasz w serialu, musisz zawsze wyjść. Ale co ciekawe, wiesz, od początku jakiegoś, powiedziałbym, instytucjonalnego aktorstwa zawód ten wiąże się z ciągłą oceną, prawda? A ta inscenizacja lepsza, a ta gorsza. A tu lepiej ten zagrał, a ten zagrał świetnie. No tutaj porażka i tak dalej. Ta ciągła chęć bycia ocenianym też jest ciekawa i stawiająca dużo pytań. Ja teraz, w momencie 51 lat i 26-letniego mojego takiego zawodowego działania, twierdzę, że wszyscy my mamy jakieś poważne kompleksy. No, na pewien rodzaj narcyzm jest też jakąś tam mechanizmem obronnym z różnych być może związany. Tobie nie wypada tak mówić, bo pracujesz z... Ale tak, także, jest ale... we mnie ta nuta narcystyczna i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. I ona w niektórych momentach mi się przydaje. Wydaje mi się, że działa dobrze, a w niektórych jednak niestety nie. No bo tutaj następuje kompletne zderzenie z życiem prawdziwym, tak? Z rodziną i moją czy funkcją artysty w tym życiu rodzinnym. No i podatność na zranienia. Narcyz jest bardzo podatny też. Ale to wiesz, w ogóle każdy, kto ma jakąś taką wrażliwość wewnętrzną. Ja przecież mam 191 cm wzrostu i 100 parę kilowagi, ale bardzo łatwo mnie zranić. Ale każdy twój kilogram kosztuje aż 2000 zł, przeczytałam. Nie, przesadzają. Przesadzają z tymi... A, mówisz o moim starcie w triatlonie. Tak. No tak, no oczywiście, że tak, bo ja uwielbiam. Ja w ogóle też będę mówił, że to jest taki mój specjalny stan po tej 50, ale uważam, że wszyscy ci, którzy jakiś tam sukces osiągnęli, nie wiem, w różnych dziedzinach, są obowiązani pomagać innym. Ta filantropia jest koniecznością i wymiarem, moim zdaniem, w dzisiejszym świecie człowieczeństwa. Oczywiście jako naród pomagamy uchodźcom z Ukrainy, ale ja mówię też o takich małych indywidualnych rzeczach. Też. Tak, ja postanowiłem wystartować miesiąc temu w triatlonie. Dla państwa, którzy nie wiecie, to są 3 dyscypliny sportu, które po kolei są realizowane. Pływanie, rower i bieganie. Ja zresztą startuję od wielu lat, ale tutaj w tym momencie fantastycznie, bo przez to, że ja schudłem 10 kg do tego triatlonu, mając odpowiedni tam, wiadomo, program żywieniowy, to sponsor wpłacił za każdy kilogram 2000 plus dodał jeszcze 10 000.
na gdyńskie hospicjum dla dzieci, co jest dla mnie niezwykle jakby ważne, że to się w ogóle stało i że takie inicjatywy powstają. Także no tak to zostało wycenione. Ale ja powiedziałem z drugiej strony, że gdyby płacili za kilogram 10 tysięcy, to bym taki wystartował, tam 100 kilo zrzucił. No, wszystko jest jakby przed nami, jeszcze będziemy kontynuować, myślę. Ten sport bardzo też mnie, wiesz, zainteresował i też twoja wypowiedź do Dziennika Bałtyckiego, dosyć długi, wokół triatlonu, ale dałeś też do zrozumienia, czy właśnie w jaki sposób powiedziałeś to, że forma właśnie tego triatlonu, czy w ogóle jakiegoś biegania, wychodzenia z domu jest jakąś formą troszkę eskapizmu ze swojego życia, które czasami nam się wydaje zbyt trudne, duszne, zamknięte. I kiedy się na to popatrzy, no to rzeczywiście człowiek ewolucyjnie już powinien w ogóle nie biegać, prawda? No tak, już oczywiście. Bo zwierzęta, czy też jak byliśmy na w epoce jakiejś takiej, kiedy byliśmy ludźmi w czasach wspólnoty zbieracko-łowieckiej, no biegaliśmy, kiedy uciekaliśmy przed jakimś dzikim zwierzęciem, albo jakieś, goniliśmy jakieś zwierzę, żeby opolować. A teraz biegamy z własnej woli. Wiesz co, wtedy, jak czytałem odpowiednie lektury na ten temat, człowiek w naturalny sposób pozbywał się kortyzolu, który się wydziela do mięśni w momentach stresujących. W dzisiejszych czasach człowiek idzie łatwiej, mianowicie stres zapija alkoholem, albo wchodzi w narkotyki i tak dalej. Czy farmakologię. I usuwa tego. Zatruwa się po prostu. Rzeczywiście forma ucieczki jest, bo jak popatrzysz na listy startowe triatlonu, to najwięcej uczestników po parę tysięcy to są ludzie między 40 a 50 rokiem życia. Czyli kryzys wieku średniego. Niektórzy mówią, o dobrze, że to jest taki ten kryzys. No ale trenowanie triatlonowe to jest dużo czasu, więc to jest ucieczka z domu i tu nikt mi nie powie, że prawda, poczuł nagle wenę sportową. Jest to też pewnego rodzaju dla niektórych terapia, dla niektórych po prostu ucieczka i tak będą musieli się spotkać ze swoimi problemami czy z tym, co mają w domu i tak, tak, więc to jest, no bo w pewnym momencie osiągniesz to, skończysz ten triatlon, jesteś zadowolony, no i co dalej, nie? To zawsze jest to pytanie, co dalej. Wobec tego ja oczywiście też traktuję to prozdrowotnie, no bo jeżeli w wieku 51 lat robię ten triatlon, to nie jest tak ze mną najgorzej, tak? Raz wyglądam tak, raz wyglądam tak, ale tam wszystko w środku jakby w miarę dobrze funkcjonuje. Więc to jest oczywiste. No. Kilka razy podkreśliłeś to swoje 51 lat. Też często w jakichś wywiadach mówiłeś też o swojej roli w serialu 39,5, że to jest taki trochę film o tobie i też, że zespół, który tam powstał, to kontynuujesz. Ale właściwie w każdej, może no nie w każdej, ale w większości tych ról, prawda? Też w listach do M jesteś też taką osobą, no, dorosłym mężczyzną, który jeszcze ciągle szuka swojej tożsamości i trochę też ucieka przed dojrzałością, co też czasami dla niego jest bolesne, tak? Chociażby w relacji z dzieckiem. No tak. I o tej niedojrzałości mówisz. Masz takie poczucie, że do niej się zbliżasz? Czy też, że... Bo są takie teorie psychologiczne, które bardzo mogłyby ci też podobać się i wielu innym osobom, że forma to Alfred Adler, jeden z uczniów Freuda, mówił, że pewnego rodzaju pozostawienie siebie niedojrzałym daje możliwość twórczą. Człowiek, który dojrzeje, kończy pewien proces twórczy i już się zamyka. On już siada w kapciach, wykonuje pewne swoje zadania, które ma do wykonania, natomiast no, nie rzuca się na rzeczy nowe, bo on już ten etap bądź w jakiś sposób zamknął. Tak, to jest coś takiego, że ja nie wiem w ogóle, co to jest ta dojrzałość. No. To znaczy, kiedy rozmawiam z ważnymi w moim życiu kobietami, to one mówią, że dojrzałość to jest umiejętność nie reagowania na pewne rzeczy. Odpowiedzialność? Odpuszczania. Tak zwanego odpuszczania. I teraz jest tak, że ja rzeczywiście mam takie wrażenie, że ja cały czas jestem w trampkach. Nawet jak założę marynarkę, to cały czas mam wrażenie, że jestem w tych trampkach. Jednocześnie to się jakby we mnie, tak jak na siebie patrzę wewnętrznie, jest scalone z tym, że ja ciągle jestem ciekawy świata. Zdaje się, że to jest mi niezbędne do życia.
I nie mogę usiedzieć na miejscu i mentalnie, i oczywiście fizycznie też. Mimo, że jestem ojcem, to te dzieci ciągnę ze sobą po prostu już teraz w tą podróż w tych trampkach. I tak, ja się teraz zastanawiam nad tym, ale zdaje się, że chyba dojrzałością w tym przypadku będzie zaakceptowanie do końca samego siebie. I o to jest najtrudniej przecież, wiesz doskonale, każdemu z nas. Ja już nie mówię o akceptacji w relacji na przykład drugiej osoby bezwarunkowo, tak. No to jest w ogóle, już w ogóle chyba życia nie starczy na to. Ale rzeczywiście ta akceptacja siebie łącznie z tym swoim cieniem, czyli z tymi rzeczami, które gdzieś tam bardzo głęboko chowamy i których udajemy, że nie ma, wypieramy. To jest chyba taki rodzaj, myślę, dojrzałości, którą ja bym chciał osiągnąć. Bo przecież nie będę nagle udawał, że jestem kimś, kim nie jestem, prawda? Mm. To samo jest z aktorstwem. Ty powiedziałaś o 39,5, o listach do M. Ja, to jestem ja, tam jest kawałek mnie. To po prostu są moje przygody. Mm-hmm. To nie jest tak, że ja sobie to wymyśliłem. Ja po prostu to przeżyłem. Dlatego chciałem opowiedzieć o tym publiczności. Wprost, nawet jak przeczytałem pierwszy sezon 39,5, to myślałem, że ktoś opisuje moje życie. Bo tymczasem tak. Nagle się okazuje, że Domann Nowakowski, który jest autorem, że ma dokładnie takie samo życie jak ja. To też dało fajnie, bo ja się uważałem ze swoim życiem za coś wyjątkowego. Tymczasem nagle okazuje się, że takie samo życie mają setki, a może tysiące czy miliony ludzi na całym świecie. Że panuje pewien uniwersalizm przeżywania emocji, czy zachowania się w pewnych sytuacjach, czy dylematów, jak rozróżnić miłość tą prawdziwą, taką trwającą od zauroczenia, które jest jeszcze silniejsze. To amor i psyche, jak nazywali. Tak. Wiesz, no to są te rzeczy, które cały czas z nami są. One nie są rozwiązane, prawda? No. Więc to mi się wydaje, że ta akceptacja siebie samego, co powoduje w ogóle odpuszczenie też w okolicy, no bo nikt nie musi wtedy być narażony na, nie wiem, moje nerwy wynikające z moich własnych jakichś tam błędów czy zaniedbań, które ja przelewam na innych. No nie będzie czegoś takiego w momencie, kiedy pokornie zaakceptujesz, że masz też wady. O, wady, ale właśnie, wiesz, mówisz, że ta dojrzałość, myślę, że też no, czasy są takie, które mniej od mężczyzn wymagają takiej dojrzałości, ale też chyba więcej się pozwala artystom. I teraz tak, ale z drugiej strony jesteś tak, aktorem, któremu więcej się pozwala właśnie na... Puszcza rzeczy, się go, tak, mandatu nie daje? Na przykład, tak, też w tym sensie, ale też, że właśnie no, może taki być, że mieć jeszcze nieunormowane to życie emocjonalne i to jest takim czymś normalnym. Z drugiej strony ktoś, kto jest dyrektorem, odpowiada też za firmę, jaką jest teatr i za ludzi, którzy tam grają, za ich rodziny w jakiś sposób, prawda? Bo jak zatrudnisz, no to też te osoby w jakiś sposób zarabiają, zabezpieczają rodziny, czyli to jest takie bardzo, powiedziałabym, jakby feministki nie lubiły, ale taki, wiesz, właśnie taka patriarchalna odpowiedzialność takiej roli życiowej. I tak sobie myślałam, na ile wpływ ma to marze, bo to, co nas łączy, to, że jesteśmy z wojskowych rodzin. No tak. Na ile właśnie to też wychowanie w wojskowej rodzinie. Ty z jednym wywiadów takich, że sam mówiłeś, to taki program z TV. I tam mówiłeś, że właśnie no, to są lata 70. No jestem starsza od ciebie, czyli już 60. zaczynam, ale to są podobne systemy, czasy. Tak. Tak, wychowawcze, kiedy tak. No, dziecko miało być zadbane, miało być czyste, miało chodzić do dentysty, ale żeby tam ktoś się specjalnie tam rozczulał nad jakimiś stanami emocjonalnymi i tak dalej. Nie no było to takiej mowy. Tak. Tak, ale to... Wiesz, poruszyłaś teraz parę rzeczy, bo ja wszystkich nas z lat 70. czy 60., a tym bardziej z wojskowych rodzin, to wysłałbym na terapię, na której sam zresztą też dwukrotnie jesteś? Byłem. Ponieważ... ja przeprowadziłem na szczęście rozmowę z ojcem, w której on mnie przeprosił, że mnie pasem, prawda, uderzył, tak? To był taki system. Chłopaka to trzeba było trzymać krótko. Zresztą to nie są tylko moje przygody, jak rozmawiam nawet w naszej branży z kolegami, reżyserami z pierwszych stron gazet, którzy też są z wojskowych rodzin, to wszyscy mamy dokładnie to samo wspomnienie, że jak było coś
to pasem w dupę i rzeczywiście ten ojciec, ta miłość się mieszała ze strachem, co jest potwornym dla chłopaka obciążeniem przy wyjściu. Oby każdy z nas miał taką możliwość porozmawiania szczerze z ojcem, który płacze, mówiąc o tym, przepraszam, że po prostu, że cię uderzyłem. No. Ale ty tego nie wiesz, znaczy akurat ze strony mojego ojca nigdy czegoś takiego nie doświadczyłam, bo łagodne, no mama była bardziej ostra. A no właśnie. Wiesz, to też, ja też spojrzałem na to szerzej, bo oni są z pokolenia, gdzie ich rodzice to była wojna, to już w ogóle... Ale no w ogóle to było, wiesz... No, nie to mieliśmy jakby, szans też... To była norma. Tak, to była norma, dokładnie, więc nie ma co też jakby... A DHD się pasem lecił. No po prostu. No. Nie ma co obwiniać też tych rodziców, którzy byli w systemie, z którego sobie nie zdawali sprawy. Tak. I być może już dzisiaj za późno jest na jakieś psychologiczne wyprawy do terapeutów. I ja odkryłem, że to bardzo zaważyło na tym, że ja uciekłem jak najdalej od wojska, w którym też miałem być. Czyli poszedłem na kompletnie przeciwległy biegun w życie, które jest iluzją z kolei. No bo życie w teatrze czy w filmie to jest iluzja, to nieprawda. I w momencie, kiedy dostajesz się do szkoły teatralnej, jesteś w elitarnej uczelni, jesteś obiecującym studentem, a potem grasz w teatrze, a potem ludzie ciebie słuchają i zaczynają cię lubić i czujesz to, ta iluzja cię ponosi. To nie ma nic wspólnego z realnym życiem oczywiście. Mało tego, potem się okazuje, że nie potrafisz żyć realnie. Nie potrafisz emocjonalnie ogarniać pewnych trudnych spraw, jak wychowanie dziecka, założenie rodziny itd., itd. Nie mówię teraz tylko o sobie, ale znam takich też aktorów, prawda, którzy cieszą się powszechną sympatią i miłością. Niektórzy poszli w pijaństwo. Pijaństwo, narkotyki oczywiście. I to jest ten alkoholizm, prawda, kiedyś się mówi, że artysta, intelektualista to pić powinien, to i to wtedy on ma taki, prawda, lot. No i to wszystko się oczywiście dzisiaj dzieje, dzisiaj to wiemy, dzieje się z poważnych, wewnętrznych uchybień i niedoborów po prostu z dzieciństwa, z tego domu. Wszystko to z tego domu. Bardzo to jest ciekawe, co mówisz, bo z drugiej strony, kiedy patrzy się na bardzo wiele osób, też dorosłych, które wyszły na przykład z artystycznych domów, w których nie było tego porządku. Był większy luz, ale czasami za duży. I te dzieci mówią, że ja to bym wolał, że moja mama no, nie była tą, nie wiem, piosenkarką cudowną, która jeszcze bardziej dziwnie jest ubrana i przychodzi do szkoły, tylko żeby właśnie taką była mamą, która już tam po pracy jest w domu i tak dalej. I tam się, bo też właśnie w jednym z swoich wywiadów powiedziałeś, że twoja córka Lenka poszła do szkoły mundurowej. Moja córa Lenka wyświetla wszystko to, czego ja nie chciałem wyświetlić, jak byłem młody. I moja córa jednak to wszystko przeszło z mojego ojca i dziadka i się właśnie w tej Lenie nagle wykreowało. Bo jakby to powiedzieć, no ja zrobiłem wszystko, żeby nie być wojskowym, a i tak ta część naszego bycia w ogóle pewną rodziną właśnie w tej Lenie. Fatum jakiś. Dokładnie tak. Natomiast to, czy ona tym wojskowym zostanie, to jeszcze jest, zobaczymy, bo na razie to jest liceum wojskowe i ale ona będzie bardzo w tym dobrze, jest w tym bardzo dobrze. Ja nie zamierzam jej odwodzić od jej planów życiowych. Broń Boże, nie zamierzam jej narzucać. Bo wiesz, wojsko daje też strukturę, którą się możesz oprzeć. Ale to wszystko, wiesz, ja będąc przed szkołą teatralną studentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, bardzo mocno wszedłem w pewną psychologię i bycia w ogóle w grupie. Wiesz, wojsko, klasztor, to jest rodzaj instytucji totalitarnej. Ale też wspólnotowej. Wspólnotowej, ale nie wykonujesz rozkazy. Tak. Nie masz do końca wolnej woli. Ale jeszcze nadmienię do tych domów artystycznych, które mają inny problem. Otóż widzą dzieci, że mama, tata są tak, prawda, że tak powiem, szanowani, czy powiedzmy znani, natychmiast pojawia się kompleks rodzica. No. Natychmiast. Więc wydaje mi się, że to wychowanie i ten dom trzeba prowadzić z niezwykłą, nie wiem, czy ktoś to potrafi w ogóle, z niezwykłą delikatnością w równowadze i świadomością przede wszystkim niektórych rzeczy. A przecież wiadomo, że jesteśmy emocjonalni, nam się wyrwie i popełniamy błędy w tym wychowaniu. I popełniamy błędy jako rodzice, prawda? No nie mam.
Nie ma rodziców idealnych. Także wiesz, natomiast to wszystko składa się na pewną drogę do właśnie jakiejś takiej większej świadomości, a nie tylko, nie wiem, świadomości konsumpcyjnego życia, czy świadomości bycia najbardziej popularnym, znanym, wspaniałym aktorem, bo to wszystko jest do dupy. No. No jest do dupy. Wiesz, bardzo mi się podobała twoja rola w filmie Jak zostać gwiazdą. No tak. Bo to byłeś kompletnie nie ty, miałam wrażenie. Znaczy i ty, i nie ty. Czyli, że grałeś taką osobę, którą trudno jest lubić, chociaż na ten Mikołaj też jest taki, jest Mel, tak? Jest, tak, tak. Tylko, że ma tyle wdzięku, że się lubi. I tutaj grając tego producenta, dałeś mu swój wdzięk w pewnych scenach, tak? W pewnych scenach, kiedy tam robi ryby albo łowi ryby i też udziela rad, żeby został ojcem bohater. Też kiedy jest śmieszna scena, a jednocześnie śmieszno-straszna, kiedy tam widzisz, że jest jakieś bardzo duże emocje i dramat i ty chcesz to podsycić, że jesteś złym człowiekiem i też w jednym z wywiadów mówiłeś, że to jesteś kompletnie nie ty i patrzysz na to w sposób no, krytyczny, że coś takiego się dzieje, a z drugiej strony pomyślałam sobie, no, negatywna postać, ale z drugiej strony ten świat na tym rzeczywiście już polega i to już przestajemy to nawet wartościować, że to jest dla nas oczywiste i jak powstają artykuły o właśnie producentach, o szefach różnych telewizji i tak dalej, którzy jeszcze właśnie robią intrygi i każą się traktować jak no, półbogów, że to się dzieje i na to jest też nasza w jakiś sposób zgoda. No jest, to też tutaj parę rzeczy poruszyłaś, bo ja znam producentów, którzy doskonale znają się na tym, co robią, a jednocześnie są bezlitośni. Mm-hmm. To znaczy, jeżeli trafiają na kogoś, kto nie spełnia ich oczekiwań, no to bezwzględnie usuwają kogoś z obsady, czy z programu, mm-hmm. czy znam takich. Ale wiem też, że ta maska, którą przyjmują, pewnej takiego, nie wiem, no, chłodnej oceny, to jest tylko maska, po prostu. To wiadomo, że zawsze pod tym się coś kryje. I to jest jedno. Natomiast to, i to mnie boli w dzisiejszym świecie, że rzeczywiście najważniejsza stała się klikalność. I to mnie boli. Nieważne na jaki temat, już dzisiaj nieważne w jakim medium. Nawet, prawda, w mediach, które uważaliśmy za opiniotwórcze, klikalność stała się najważniejsza. Ostatnio przeczytałem jakieś parę miesięcy temu grubymi, wiesz, nićmi napisane o jakichś dotacjach z ministerstwa i to jest bardzo opiniotwórcza gazeta związana ze środowiskami opozycyjnymi, gdzie nagle okazuje się, ten dostał, Karolak dostał, a ten nie dostał. Ja przede wszystkim nie ja dostałem, prawda? No to już jest. Ale chodzi o twój teatr, tak? Tak, chodzi oczywiście o teatr i o programy związane z infrastrukturą teatralną, ale nazwisko moje wybałuszone. Chodziło tylko o kliknięcie. Mało tego, zadzwoniłem do dziennikarza, którego znam. Mówię, czyś ty zwariował? No wiesz, Tomek, no to nawet nie ja jako autor artykułu, tylko redakcja jakby dała tytuł temu. Więc o czym my mówimy? Jest ta klikalność najważniejsza. Internet jest czołowym medium teraz, wszystko się dzieje w internecie. Ja to rozumiem, dlatego nie przejmuję się tym wszystkim. Jednak mój wektor jest w drugą stronę. Mój wektor jest, wiesz, w góry. No, albo do lasu. Albo do lasu, no właśnie wczoraj jak powiedziałam, wróciłam nie z góry, z lasu. Bieganie, co jeszcze poza tym, znaczy muzyka, to jeszcze nie wiedzieliśmy o muzyce i o tym, że właśnie powstał ten zespół Pączki w tłuszczu, ale pączki tak? Pączki w tłuszczu to jest taka durna, straszliwie nazwa, bardzo która powstała na jedno, szczególnie jak się jest na diecie. No wiesz, to, no,
dwóch grubasów założyło ten zespół, czyli ja i mój przyjaciel gitarzysta. Ja teraz na diecie antycholesterolowej, więc bardzo też... Ale dobrze wyglądasz, muszę ci dziękuję. Powiedzieć. Są efekty. My stosujemy teraz post. 16 godzin nie jesz, 8 jesz. To rzeczywiście... I jak się powstrzymać przed tym jedzeniem, przed położeniem się spać, jak te lodówka? Można. Się otwiera prawie. Można, no. Wiesz. Natomiast Pączki w tłuszczu to taka durna nazwa na jedną imprezę była wymyślona. Nikt nie spodziewał się, że zespół zostanie przez publiczność powołany do życia, że wtedy jeszcze w TVN-ie Edek Miszczak do mnie mówi, słuchaj, dzwonią ludzie z zaproszeniami na koncerty. No tego zespołu nie ma, więc go po prostu może stwórzcie. Stworzyliśmy ten zespół. No, ja to traktuję bardzo humorystycznie, jak taki rockowy cyrk, bo też nie jestem zawodowym wokalistą. Raz zaśpiewam lepiej, raz gorzej, więc nie czuję się tak swobodnie w tym, jak w aktorstwie, w sensie w teatrze czy przed kamerą. Ale z drugiej strony bardziej się chyba wyżywasz w związku z tym. Tak, jeżeli to jest improwizacja, to może sobie... Tak, to jest improwizacja jedna wielka. Natomiast też powiem ci, że nauczyło mnie to pewnej energii koncertowej, którą ja próbuję przenieść do teatru. Czyli próbuję w wielu przedstawieniach, jako producent czy reżyser, zerwać z tą przysłowiową czwartą ścianą i wciągnąć ludzi do zabawy. A to się tyczy głównie przedstawień dla dzieci, które ja robię, bo zacząłem je robić dla dzieci i dla dorosłych. I to właśnie jest to doświadczenie z Ale koncertów. Wspólne dla dzieci i dorosłych, takie familie. Tak, przychodzisz do teatru powiedzmy z dzieckiem i nie tylko dzieci mają swoją fabułę i zabawę, ale dorośli też są tam odpowiednio dopieszczeni, a wszystko rzeczywiście opiera się na tej wspólnocie, wspólnej energii bycia w teatrze. I to jest to, co ja z Pączków w tłuszczu i z tych co weekend weekendowych koncertów wyniosłem. I to jest bardzo dobre dla mnie. Poza tym ja też cały czas tam jestem w pewnej pokorze ustawiony, no bo jak mi się uda naprawdę od początku od A do Z, że jestem zadowolony z koncertu, no to się zdarza raz na 10 razy, więc wiesz, cały czas mam takie poczucie, że do czegoś w tym akurat muszę dojść. Natomiast wiesz, mój teraz wektor, moje wektory to rzeczywiście to, od czego zaczęliśmy, to takie świadome spojrzenie, staranie świadome, patrzeć świadomie na rodzinę. To jest dla mnie, bo ta Lena i ten Leon, oni już za chwilę idą w świat z tym, co my im damy w tym domu. I to jest po prostu świetne, jeśli udaje nam się, że tak powiem, przełamywać choć pewne... Choć też i obciążające. Bardzo. Choć też i obciążające, ale właśnie tutaj dlatego to skupienie na tej rodzinie jest dla mnie teraz no, priorytetowe w ogóle właściwie. Kiedyś to ja byłem na planie 10 lat non-stop. Ja schodziłem z filmu w film, po prostu non-stop. No też byłem młodszy, wiadomo tego, ale teraz cenię sobie bardzo, że mogę pobyć z tą rodziną, pouczestniczyć w jej trudach, ale i sukcesach. No to jest świetne po prostu. I to cię karmi, tak? To mnie kręci też w ogóle, wiesz? To mnie kręci. Ja też grając... pozwala sobie z tym kortyzolem trochę go wyrzucić, jak tam z dzieckiem no, oczywiście, przyjemnie się oczywiście, że tak. Zatem wiesz, ja grałem 10 lat w rodzince.pl sztuczną rodzinę, wiesz? No. To jest też psychologicznie ciekawa sprawa, że myśmy stworzyli sztuczną rodzinę, która dłużej ze sobą przebywała niż my w naturalnych rodzinach. I to spowodowało zaburzenie. Powodowało to zaburzenia. Wiesz, u wszystkich nas. Znaczy cena za rodzinkę.pl jest ogromna. Bym powiedział teraz. Nie do... Da się to naprawić te 10 lat, ale cena w naszych rodzinach ogromna. Ogromna, bo powiedz widzowie, że ja też nie wiem... Taki właśnie serial, rodzinka.pl, on było prawie codziennie chyba były. Nie, on był raz w tygodniu, w piątki, ale przez 10 lat. Przez 10 lat. I 10 lat my byliśmy, po prostu tworzyliśmy sztuczną rodzinę. Ale jak to technicznie się odbywało wobec tego, jeżeli to jest co tydzień odcinek? Pół roku były rocznie zdjęcia w takich miesięcznych blokach, no ale wiesz... A potem wszyscy chcieli przecież realizować się w innych projektach, no bo skoro grasz w telewizji, no to dobrze by było zagrać w filmie fabularnym czy w teatrze, tak? Gośka i ja. No a nasze rodziny prawdziwe patrzyły, nie mając nas, na to, jaką my świetną budujemy rodzinę w telewizji. Tak. I to jest to, co nas dotknęło. Aha. Przepraszam.
No. To jest to, co nas dotknęło i nie tylko nas, ale również i chłopaków, i te nasze dzieci. I tak. I to było bardzo trudne przejść. Niektóre z tych rodzin niestety już przeszły do historii. Po prostu. Taka jest prawda. Nie chcę tutaj się zagłębiać w to, ale cena jest ogromna. Tak? I tego, że te dzieciaki od najmłodszych lat nagle zetknęły się z tak zwanym show biznesem. Maciek musiał, co prawda, skończył akademię w Krakowie teatralną i bardzo sobie super radzi. I Mateusz chyba też będzie ten najmłodszy zdawał do szkoły teatralnej. Zobaczymy. Wszyscy gdzieś tam są, ale ta cena jest ogromna. Dla świadomości młodego człowieka, no dla nas, dla Gośki Kożuchowskiej, dla mnie, też po prostu postanowiliśmy w pewnym momencie jednak bardziej wrócić do tych rodzin prawdziwych. Mm-hmm. A powiedz właśnie, no bo to jakby poruszyłeś... Przepraszam, że za nią się wypowiadam, ale... Tak, myślę, że niedługo będzie u nas też w programie, więc też pozwolę sobie ten temat pociągnąć, bo poruszyłeś jakby kwestię też czasu, prawda, który się poświęca, ale też, no... wychodzi się z tego planu z pewnymi emocjami, I przychodzi się do innej rzeczywistości, otwiera się drzwi, tak, a dziecko coś chce, bo narysowało rysunek i teraz trzeba się pozachwycać. Czy to o to chodzi, czy to jeszcze jakiś inny, że te rodziny widzą tutaj tatę, czy tutaj partnera życiowego z kimś innym, który tworzy tą rodzinkę, może nie idealną, tak, ale bardzo sympatyczną. Tak? To w ogóle jest też głębszy program, projekt, nad którego badaniem pracuje nasza koleżanka, znakomita aktorka Dorota Kolak. Mianowicie ona, o ile się nie mylę, jest doktorantką i napisała pracę doktorską, przynajmniej parę lat temu na planie filmowym mi mówiła, na temat tego, jak reaguje mózg aktora w niektórych sytuacjach. Aha. I otóż mózg nie rozpoznaje uczuć. W momencie, kiedy my gramy scenę, nie wiem, powiedziałbym erotyczną, i ja mówię do kogoś, kocham cię, to przed kamerą staram się powiedzieć to najprawdziwiej, jak mogę, po to, żeby mi publiczność uwierzyła. Ale mój mózg nie wie tego, że ja to gram. Wobec tego on wszystko, co się wiąże we mnie ze słowem kocham cię, natychmiast uruchamia. Aha. Do tego stopnia... I ty znowu te hormony znowu... Że jak rozmawiam z niektórymi aktorami, to po takich scenach z koleżankami, z którymi ich nic nie łączy, jest takie myślenie, wiesz, po takiej scenie... A coś ma w sobie. Coś w sobie ma. Tak, wiesz, to jest coś takiego pół minuty albo minutę. No to jest właśnie to, ale że... Ale zawsze związków się, jak właśnie, no chociażby tak, brat Pitt i Angelina Jolie, prawda, grali tej parę i... Małżeństwo, które było dobre, u niego się rozpadło, bo właśnie przez... No wiesz co, ludzie nie potrafią tego rozpoznać, że i odróżnić tego amora od psychę, tak? To jest, jak oglądasz ostatni film Angeliny Jolie i brata Pitta, co razem zrobili na Malcie. Tam może prostu, tak to się nazywało, już tak. Widzisz, że to już oni nie mogą wytrzymać w ogóle już ze sobą. No te endorfiny działają bardzo silnie, bardzo mocno. Ale też krótko. No wiesz, no po dwóch latach już najczęściej tego nie ma. Ale wiesz, aktor się rzeczywiście pozbywa tych emocji. Potem jak wraca, ja tak myślę, że jeżeli nie ma odpowiednich psychologicznych mechanizmów obronnych w sobie wybudowanych, a młody aktor tego nie ma, moim zdaniem, no to potem, wiesz, przychodzisz już trochę taki zużyty do tego, do tego domu. Co by tu nie powiedzieć. Ale też jak patrzę na przykład na młodszych kolegów od 20 lat, to zdaje się, że oni w większości już mają troszeczkę inną świadomość na temat tej pracy, jeśli traktują to poważnie, interesują się aktorstwem, a nie sobą w aktorstwie. Mm-hmm. Bo to też jest różnica, prawda? Że czy chcemy tworzyć jakąś wspólnotę na oczach widzów po to, żeby coś widzowi powiedzieć, czy też zajmujemy się sobą i swoją własną karierą, bo zapewniam cię, że 90% tak myśli o sobie. Mm-hmm. Tak, i o sobie w, a nie o tym całym właśnie tej odpowiedzialności, którą jest, nie wiem, na przykład w teatrze mówienie jakichś fajnych rzeczy za pomocą uznanej literatury. Mm-hmm. Wiesz, no to jest super. A powiedz, co mówi twój mózg, kiedy oglądasz jakiś film i są tam sceny, które są właśnie jakieś bardzo wzruszające. I ty z jednej strony, znając warsztat, będąc producentem, będąc reżyserem, będąc aktorem,
Czy ciebie to wzrusza? Twój mózg tak reaguje? Czy ty mówisz, oho, dobrze, to zagrani, albo trochę przeciągnięta scena? Czy też łzy się pojawiają w oczach? Absolutnie zachowałem w sobie te trampki cały czas, o których mówiliśmy na początku. I uwielbiam chodzić do kina i do teatru, oglądać kolegów. Uwielbiam, jak mnie targają emocje i najczęściej odbieram to emocjonalnie. Ale jeśli widzę kłamstwo, to jestem bezwzględny. To znaczy w ocenie nie ludzi, ale powiedzmy... Gry na przykład. Gry aktorskiej, tak zwanej gry aktorskiej, czy to błędów castingowych tak, też. Bo jeżeli ktoś nie jest prawdziwy, czyli no nie poświęca życia temu, to ja to od razu wyczuwam, tak? Że ktoś mi tutaj próbuje oszukać, dokleił sobie wąsik albo zmienia głos, nie wiadomo po co, tak? To wtedy mnie to nie bierze. Ale wiesz, na przykład przeżywałem ostatnio film Teściowie. No po prostu mi się ten film tak podobał. Tak. Przecież wszystkich ich znam jak własną rękę. Tak, my też Marcina bardzo rozmawiam. Dorocińskiego, przepraszam, zacznę od kobiet i od Majkę Ostaszewską i Izę Kunę i Marcina Dorocińskiego i Adasia Woronowicza, a jednocześnie jak oni są tak prawdziwi w tych problemach, jak w tym filmie, to są sobą i nie są sobą, dokładnie to, co ty mówisz, bo to chodzi o to, że my przecież nie oszukamy grając, że nie jesteśmy sobą, bo nawet człowiek idzie na film, to patrzy, gra Karolak, ale ja mogę widza przekonać, że inaczej w tej roli myślę, po prostu. A to jest już bardziej głębsza sprawa budowania roli. Nie tak, jak się chyba wydaje większości, że prawda, tutaj sobie jakieś zewnętrzne atrybuty dodam i już będę inną postacią. No, to tak nie jest. To jest bardziej intymny, moim zdaniem, związek, dlatego fajnie jest grać to, co się samemu przeżyło. No właśnie i tak, tutaj moglibyśmy się długo, bo też jeszcze historia z testosteronem, jak siedziałeś w restauracji. Tak, i właśnie Andrzej Saramonowicz podszedł i mówi, ja opowiadaj swoją historię miłosną, bardzo dramatyczną, po czym z czego powstała komedia. Komedia powstała, zresztą ja nigdy nie zapomnę, jak grałem Testosteron i opowiadałem o tej właśnie, kiedy przyjeżdżam do domu, w którym wynajmowałem razem z moją kochaną, a tam walizki wystawione, co ty robisz, no dlaczego, no wyprowadzasz się. Ja się wyprowadzam? Tak, wyprowadzasz się. A dlaczego? No dlatego, że już nie jesteśmy razem. Mówię, ale 20 minut temu, jak jechałem, mówiłaś, że mnie kochasz, a ona do mnie mówi, tu robiłam taką pauzę, kłamałam. I ja myślałem, że ludzie będą płakać. Tak. A ludzie, pauza i cała sala w śmiech, no bo się nagle okazuje, że to po prostu to jest takie ludzkie, tak? I to, tak. No. Więc... Przypomina też piosenkę, która Iga Sembrzyńska śpiewała. Mówiłam, że cię kocham, kłamałam. I to jest coś takiego, że ten testosteron rzeczywiście, w ogóle jest taki czas, że rzeczywiście moja filmowa w ogóle egzystencja się rozpoczęła właśnie od Tomka Koneckiego i Andrzeja Saramonowicza. I to też ciekawe, bo po premierze Testosteronu Tomek Konecki, który bardziej zajmował się filmem niż Andrzej, podszedł do mnie i mówi, ty chyba będziesz dobry w filmie, bo ty masz taki wysoki głos, wiesz? Ja mówię... Chodziło pewnie o jakąś, nie wiem, rodzaj może naturalności czy coś takiego, no nie wiem, trudno mi powiedzieć, ale rzeczywiście to dzięki Andrzejowi i Tomkowi ja zagrałem w pierwszym filmie takim dużą rolę u boku Zbyszka Zamachowskiego, no więc dla mnie to było wydarzenie, bo mówimy o ciele. Wobec tego Robert Więckiewicz, Czarek Kosiński, właśnie Izak Una, Maja Hirsch i w ogóle Rafał Królikowski, więc to było takie wydarzenie dla mnie, 2003 rok. Nie, zresztą świetna komedia. I rzeczywiście to ja jestem z takiego, w tym filmie z takiego rozdania, powiedziałbym, luźnego. To nie było takie strasznie napięte, co mi się zresztą do dziś podoba, bo ja też traktuję i wszyscy, którzy ze mną pracują, to wiedzą, ja traktuję film, czy nigdy się jakoś bardzo nie przygotowuję do tych ról, bo też... Może nie wiem, może jak będę miał taką rolę wymagającą, że pół roku trzeba będzie czytać książki i tak dalej, to bardzo proszę. Ale ja też jakby taki mam swój system, że mnie sceny na planie spotykają tak, jakby mnie w życiu spotkały. Czyli ja nie wiem, jak ja zareaguję. No znam tekst, ale te reakcje zostawiam na przed kamerą pokazanie. Tak? Żeby to było jak najbardziej zbliżone do życia. Tak, ale też mówiłeś, że gdzieś takie pojawiają się zastrzeżenia, z którymi ja się nie spotkałam, ale ty pewno jakoś tam, nie wiem, może czy krytyka, czy ktoś ci mówił, że no Karolak to zawsze gra Karolaka. Tak, ale to kiedyś przeczytałem tak. To będzie pochlebiające dla mnie, ale nie to, że ja tak myślę, że
zobaczcie, Christian Bale to chudnie, po prostu tyje, łysy jest, albo ten, a ten Karolak to tylko portki zmieni i tyle. A ktoś tam odpisał na forum, no bo Karolak ma talent. No i tyle. Nie myślę tak, ale bo ja z tym talentem uważam, że każdy ma talent. I tylko jednym się daje go bardziej pokazać, a inni nie mają może takich możliwości i nie myślę tylko o talencie tak zwanym, nie wiem, aktorskim. Mm-hmm. Bo ja widziałem aktorów, którzy grają kapitalne role i widziałem tych samych aktorów, którzy grają kompletnie nieprzekonywujące role, więc, mm-hmm. więc to jest względne i wydaje mi się zależne od projektu reżysera i scenariusza. Natomiast rzeczywiście coś takiego jest, że ja nie zaprzątam sobie aż tak bardzo głowy, że tak powiem, czy ja jestem dobrym aktorem, czy złym aktorem. Tak, ja zawsze gram Karolaka i nie zamierzam inaczej wcale. Tak, tak naprawdę. Słuchaj, chciałabym, żeby, ponieważ na pewno filmy, które będą właśnie wchodziły do kin, bo to już chyba jutro czy pojutrze będzie. Dzisiaj jest chyba premiera pierwszego. No. Tak, premiera, czyli Szczęścia chodzą parami. W listopadzie jest... No, listy do M. No. Listy do M, tak. Chciałabym, żebyś powiedział, bo tutaj jest taka właśnie świecka tradycja, że gość mówi coś do widzów od siebie, a jeśli mogłabym zasugerować, to ponieważ teatry mniej mają możliwości reklamowania się, żebyś zaprosił widzów właśnie na spektakle do ciebie. Ja na pewno na rewizora chętnie przyjdę, tak. Więc opowiedz troszkę, co się będzie działo w sezonie tym najbliższym. No więc proszę państwa, Teatr Imka zakończył sezon poprzedni dwiema ciekawymi premierami, czyli rewizorem Gogola w reżyserii Łukasza Kosa. Szaleństwo kompletne, prawie nieskrócony tekst. W szóstkę gramy 18 postaci. To jest już ciekawe. Oraz przedstawienie, które miało miejsce, premiera pod koniec poprzedniego roku, Niespodziewany powrót, gdzie mam przyjemność partnerować Danielowi Olbryskiemu i też zapraszam państwa na to przedstawienie. Zobaczycie państwo no niebywałą, powiedziałbym, rodzaj artystycznej spowiedzi rozmowy z synem właśnie Daniela Olbryskiego. Natomiast na te przedstawienia państwa zapraszam szczególnie gorąco. Natomiast szykuje się też ciekawa bardzo premiera jesienią w reżyserii Pawła Świątka, Wypiór, tekst napisany 13-zgłoskowcem, współczesny tekst opowiadający o parze, która mieszka w mieszkaniu przy Placu Zbawiciela i są stałymi uczestnikami planu B. Aha. I czyli nie wszyscy są z Warszawy, więc... Tak, planu B to jest taka bardzo hipsterska miejscóweczka, prawda, bardzo modna w Warszawie. I oni odkrywają, że w mieszkaniu, które odziedziczone zostało tam po dziadkach czy babciach, w ich szafie mieszka wampir, który jest Adamem Mickiewiczem, który to wychodzi wieczorami i wysysa z Polaków krew. No, wydaje mi się, że takie chyba będzie to imkowskie rozliczenie z romantyzmem. I tutaj na tę premierę pod koniec pewnie jesieni bardzo też serdecznie zapraszam. Bardzo Tomku ci dziękuję za rozmowę. Wiele też jeszcze tematów pewno zostawiliśmy, więc może kiedyś jeszcze znowu się spotkamy i porozmawiać. Kto wie. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. I również państwu bardzo dziękuję i mam nadzieję, że tak się wam dobrze słuchało, jak mnie rozmawiały. I mam nadzieję, że tobie też się dobrze rozmawiało. Bardzo było przyjemnie. No, tak. No.